No cóż, czekałam na tą płytę dość długo. Trzeba jakoś podziękować zespołowi za to, że słuchało się już 3 razy ich poprzedniej płyty. I jednym ze sposobów jest kupienie ich najnowszej. Above, Code Orange. No niestety jeszcze Code Orange nie ma w planach koncertów w Polsce, a jeszcze bardziej bym mi podziękował, tak jak to już zrobiłem z Walshem Sleepsem, za to, że już od 4 lat ich słucham. Ale cóż mogę powiedzieć? Code Orange, który wcześniej się nazywał Code Orange Kids, no to właśnie jest taki projekt, no, metalkorowo-nu-metalowy właśnie, nie wiem, gdzie frontmanem jest Jami Morgan, więc dość ciekawa i bardzo charyzmatyczna osoba. No i właśnie powstał 4. studyjny album, The Above, który oczywiście jest dość specyficzny. I tak, wracamy tu trochę do sznytu nu-metalowego, no bo w sumie nu-metal doczekuje się swojego drugiego życia. I powiem tak, i to mnie cieszy. I w sumie dobrze, no bo w sumie nu-metal jest jedną z najbardziej niedocenianych gatunków, a najbardziej przereklamowany to jest ten ohydny, chujowy glam. Naprawdę, jeżeli ktoś uznaje, że glam metal jest super, to no naprawdę nie ma dla niego ratunku i nie przekona go to, że kiedyś gadano o seksie no nieco bardziej odważnie niż teraz. Ale wracając, taka najnowsza płyta, no ogólnie utrzymana, no okładka w bardzo brudnej stylistyce, rzecz jasna, pokazuje no pewnie swojego pazura. No i przejdziemy do otra. Never Far Apart. Tutaj brud tu się nie tylko wylewa z okładki, jak możecie się, tak jak wspomniałem wcześniej, no, dość brudnej okładki, gdzie no, mamy robaczki z pasożytami, inne larwy, ale również właśnie w muzyce i tutaj się tu pojawia. Co prawda refren jest już nieco dużo czystszy, bo akurat za wokalami jest oczywiście Rebecca, do której jeszcze przejdziemy, bo ona też dostaje tutaj utwór na własną wyłączność, gdzie jest tylko ona, a tam, no ewentualnie słychać tam Jamiego, ale ten utwór jest taki mocno brudny. Warto też zaznaczyć, że na początku można usłyszeć właśnie klejenie się taśmy, który też, co ciekawe, pojawia się na pewnym teledysku do pewnego utworu, do którego zaraz później zdradzę, co to jest za utwór, ale też warto zaznaczyć, że można tu później już połączyć kropeczki w sumie, jak przejdziemy do tego promo singla. Ale jeśli chodzi o utwór, to faktycznie tutaj jest wyczuwalny ten brud. No i tutaj się miesza nieco taki czystszy refren, ale zwrotki są na takim brudnowym, sznytowym poziomie i tutaj widać, że tu mamy połączenie takich brudniejszych wokali, takich nieco growlowych, no i nieco czystszych właśnie wokali. To wszystko się bardzo ładnie spina. No i mamy utwór, który się nazywa Theater of Cruelty, który dla odmiany przypomina już taki oldschoolowy nu-metal. Tak, wszyscy pamiętamy te czasy, kiedy to na przykład nu-metal pojawiał się na soundtrackach. Pamiętacie na przykład Resident Evil, to pierwsze Andersona, to pierwsze fajniejsze Resident Evil filmowe, a nie to, co później powstało. Znaczy, no dobra, druga jeszcze trzyma, ale no to, co później powstało, to jest Dumpster Fire, czy na przykład Królowo Potępionych, to właśnie chyba jakby dzisiaj byłyby znowu soundtracki, no gdzie dominowałyby nu-metal, no to chyba ten utwór by pasował. Oczywiście znowu mamy na początku dość znajomy, rzecz jasna, no znowu, tak jak jeszcze wspomniałem, no za chwilę przejdziemy do tego, spokojniejsze sampelki, które są nieco bardziej hipnotyzujące i po prostu sprawiające, że się odlatuje, no i gdzieś tak po środku właśnie wskakuje banger. Tutaj w tym utworze, no tutaj akurat swoją całą całość tutaj wykonuje oczywiście Jami, który jak zwykle jest potężny i mocarny, jak zwykle. No z tym bangerem to nas zaskoczył. No i oczywiście mam swoje spokojniejsze momenty, ale refreny są tutaj potężne i naprawdę twarde. Okej. No to teraz przejdziemy do właśnie trzeciego promosingla, który właśnie, no, tak jak mówię... Połączyliście już kropki? Tak, bo tym promosinglem, o którym wspomniałam wcześniej, jest Take Shape, właśnie, z Billym Kruganem ze The Smashing Pumpkins. Tak, kolejny nietypowy tutaj fit. Bill Krugan właśnie ze Smashing Pumpkins, czyli właśnie legendy rockowej z lat 90., więc wiecie co... Ciekawe połączenie, co? Metalcore i rock, taki klasyczny, taki już można powiedzieć dead rock, ale wracając do utworu, ten pierwszy promosingiel naprawdę był mega obiecujący i o Jezu, są moim ulubieńcem. Ja także zaangażowanie Krugana naprawdę dużo daje, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to jest i jedyny fit na tej płycie, bo później nie ma żadnych fitów, ale i tak dostajemy taki porządny fit. Nie, że tam 3 fity, bo to jeden jest do dupy, inny mech, a inny to w ogóle nic nie wnosi. Ale tutaj to wszystko tutaj wnosi. I tak wspomniane te dźwięki, które pojawiały się na początku pierwszych dwóch utworów, one się właśnie łączą w teledysku do Take Shape, który akurat jest trochę, no taki śmieszkowaty, taki troszkę slapstickowy i dość ciekawy. I co ciekawe, ten teledysk jeszcze rozszerza to lore całego Abowa, bo ogólnie jest jeszcze inny teledysk, o którym za chwilę, który również ma właśnie powiązania z tym teledyskiem, co sugeruje właśnie pewną rzecz, że The Above to konceptual, którego słuchasz po kolei właśnie. Tak, to jest album konceptualny. No cóż, zapomniałam opisać jeszcze strukturę utworu, bo ona ma taki początek troszkę taki najszersznielszowy, tam sporo rzeczy jest, to takie najszerszniels, wiecie, tak pod kątem brzmieniowym, co tak mocno widać właśnie pod tych słynnych samplach. Na dodatek oczywiście mamy bardzo fajną wokale, rzecz jasna, gitary bardzo potężne i w ogóle całość po prostu jest piękna, taka czuć tutaj brud, czuć ten nasz sznel. Przypomina momentami kultowego Closera, właśnie tego zespołu. Jak się tego słucha bardziej, to Closer to jest pierwsze skojarzenie, jakie można właśnie wymyśleć. The Mask of Sanity Slips! The Mask of Sanity Slips! The Mask of Sanity Slips, czyli kolejny utwór, który znowu utrzymuje ten brudny szneć, tym razem dla odmiany nie przypominającego Najszersznela, a dla odmiany już bardziej klasycznych metal, new metal, takich kultowych zespołów, które utrzymywały się nieco w brudnawych stylistykach, takie jak Slipknot, czy na przykład Static-X, czy chociażby Coal Chamber. Kojarzycie Coal Chamber? Można by kiedyś zrobić u nich osobny materiał, może nawet reckę, którymś z płyt. No i chyba Sevendust. No ogólnie trzeba przyznać, że tutaj jest tak oldschoolowe brzmienie, które na przykład jest naprawdę bardzo dobre. Tak, to jest oldschool, ale jednakże dostajemy tu nutkę współczesności, więc to nie jest taki odwzorowanie 1 do 1, bo Jami naprawdę daje z siebie wszystko i dużo od siebie. Od potężnych utworów i na dodatek bardzo ciężkich trzeba przejść i nieco wyluzować, nieco wleść w odlot. Mirror, czyli piosenka, czyli kolejny promosingiel, już ostatni rzecz jasna, to jest utwór, w którym swój udział, no oczywiście Rebecca, i to jest taki cały dla niej utwór, można by powiedzieć szczerze. Owszem, Jami się tam pojawia, ale tylko tak pod koniec. Już tam pozamieniali sobie rolę, że no teraz to Jami będzie supporterem, a właśnie Rebecca w tym utworze będzie właśnie tym głównym wokalistą i to właśnie ona tutaj gra wielkie, no pierwsze skrzypce i to właśnie można powiedzieć, że ma bardzo fajny głosik i powiem tak, że cała ballada jest po prostu przyjemna i jest to chyba jeden z najlepszych utworów na tej płycie. jest trochę zupełnie inny niż to, co zazwyczaj Code Orange robi. I tak mieli inną baladkę z poprzedniej płyty, która również pokazywała, że oni dobrze się odnajdują w baladach, ale w Mirrorze jest to tak jeszcze lepiej zrobione, można by powiedzieć. Na dodatek jeszcze dostajemy teledysk i to też bardzo kreatywny i fajny. Wiecie, mamy tu oczywiście krainę grzybów, zrobioną oczywiście z plasteliny. Tak, rzadko się widuje podklatkowe ogólnie animacje i to się ceni w sumie. I szkoda, że nie dostało to nawet nominacji, ale wiadomo, wszystkie nagrody od Grammy czy MTV to są często bardzo bezpieczne twory. No to wracamy do potężnej mocy, jakim jest A Drill Operating Out of the Hive. Czyli no znowu tutaj wraca Jami i znowu jest bardzo potężnie. Dostajemy tu flow raperski, które jest dobre i jakimś... No i bardzo dobrze się on oczywiście łączy z tym. I na dodatek wszystko jest tu tak potężne, że łojacie. I Fly to już w ogóle jest taki powrót do starych czasów. Znowu można sobie wyobrazić jakiś film z takim soundtrackiem bardzo, bardzo starych metalowych kawałków. Proszę, niech to powrócą te piękne czasy, kiedy to były fajne soundtracki. Zresztą nawet kiepskie filmy takie posiadały i się tym przynajmniej broniły. Ale A Fly to jest oczywiście tutaj dla odmiany, no tutaj zarówno Jami, jak i Rebecca tu śpiewają razem. I oczywiście wszystko jest tu bardzo w dobrym sznycie. Wspomnianym już wcześniej nieco takim klimacie lat 2000, jednak tak jak znowu wcześniej wspomniałam, w tym nieco z nowoczesnym sznytem oddania temu totalnemu drugiemu życiowi. Wiecie, nowoczesność łączona z tradycją. Splinter the Soul to jest oczywiście znowu utwór, który no wraca trochę do tych starych korzonek. Tym razem czuć te stare Residenty znowu, bo gdyby wyszedł Resident Evil Paula S. Andersona dzisiaj, ten oryginalny z 2002, to przybrałby właśnie postać tego utworu. No bo w sumie jest tak trochę po staremu, taka brudota troszeczkę i taki urok lat 2000. Tylko, tak jak wspomniałam wcześniej, w współczesnym wydaniu. No i przechodzimy do pierwszych promosingli. Tak, bo były już pierwsze dwa wcześniej promosingle przed Mirrorem i Take Shape. Czyli pierwszym z nich jest The Game, który akurat trochę wraca do starych tworów właśnie Code Orange, czyli takich utworów jak King czy Forever, czyli tych pierwszych dwóch albumów. No i troszeczkę czuć tego Underneath'a, który też tu się przeciera. No jest to utwór szybki i jednocześnie mocny. Po prostu połączyć mega super szybkość oraz potężne głosy i w ogóle moc w jednym utworze. Prócz The Game był jeszcze singiel, który się nazywał Grooming My Replacement właśnie, czyli właśnie utwór, który również jest dosyć szybki i dosyć mocny. Oczywiście już mniej przypomina rzecz jasna pierwsze dwie płyty, ale wciąż czuć tutaj pazur, jakim reprezentuje oczywiście Code Orange. Standardowo wokale Jamiego są naprawdę dobre i standardowo gitary są naprawdę szybkie, a całość produkcji jest po prostu tutaj genialna i kojarzę, że z tych dwóch singli to właśnie Grooming The Replacement mi się podobał najbardziej. The Game też jest fajny, ale to właśnie ten singiel bardziej mi przypadł do gustu. W nieco bardziej klimatach szpiegowskich przechodzimy do utworu Snapshot, który oczywiście jest szybki i dynamiczny, ale dla odmiany dużo spokojniejszy od jego poprzednika. I to, co tak charakteryzuje, to jest właśnie ten nieco lekki klimat szpiegowski. Circle Trou to już jest dużo spokojniejszy kawałek, nieco bardziej radiowy i nieco bardziej pod takie soundtrackowe rzeczy. Oczywiście z tamtych lat, kiedy to radia raczej grały trochę metalu, ale oczywiście, jeśli chodzi o to, to wypada całkiem w porządku. Tutaj te maniery zarówno Jamiego, jak i Rebeki są tutaj zupełnie takie dużo bardziej spokojniejsze niż w przypadku poprzednich kawałków. Myśleliście, że Code Orange nie zaoferuje nic fajnego? Całe na biało wchodzi przedostatni utwór Bad The A Dream, który jest dla mnie balladką, która ma lekkie zacięcie Deftonsowe. Tak, w ogóle początek jest taki mega Deftonsowy i to w ogóle ma taki Deftorsny, wiecie, bo ostatnio jest moda na słuchanie Deftos. Chociaż ja słuchałem Deftos, zanim było to modne. Aczkolwiek przyznam, że to jest naprawdę bardzo fajny utwór, on jest po prostu no, mega emocjonalny, no i mega naprawdę przepiękny, rzecz jasna. Nie ma tutaj tak dużo mocy jak w poprzedniku, ale tutaj nie o to w tym chodzi, bo to wciąż jest to naprawdę bardzo dobry utwór. Ostatnim utworem jest tytułowy Above, który naprawdę jest bardzo różnorodny. Dostajemy tam oczywiście chórki, dostajemy nieco bardziej hipnotyzujące ambienty. Dostajemy oczywiście bardzo dograne chóry, tym razem od naszych wokalistów zespołu. No tak, są dwaj, jak wspomniałam wcześniej, czy tam raczej nie to, co wspomniałam, co po moich poprzednich słowach możecie to wywnioskować. I tak jak wspomniałam wcześniej, jest tutaj bardzo różnorodnie, po prostu zakończenie jest po prostu mocne, pompatyczne, może nie aż tak mocne, ale z drugiej strony wprowadza tu pewną różnorodność, tu mamy trochę gitar, tu trochę takich sampli, to jeszcze bardzo dobrze zrobione, zresztą cała produkcja w ogóle tej płyty jest naprawdę na dobrym, wysokim poziomie, mimo iż nie jest to z dużego wydawnictwa, a robił to Blue Grape Music, więc no to raczej nie jest Warner Bros., a mimo to dostarcza bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim to, co jest charakterystyczne w Abowie, jest to, że ogólnie to jest takie połączenie nu metalu i to takiego staroszkolnego z metalcorem. I tak, jak się znowu zeźlicie się na Gedretę, Flip, że ich nienawidzę, a Code Orange lajkuje, mimo że robią to samo, to powiem, że nie robią tego samego, bo tutaj mamy faktycznie tworzenie własnego stylu w oparciu oczywiście o stare już utarte szlaki, no i te szlaki można sobie trochę podeptać, jednocześnie jeszcze narysować tu przy okazji nowy szlak do tego, co było już wydeptane, dzięki czemu powstaje właśnie Above, który właśnie łączy ten, bardzo dobrze te dwa gatunki, a jednocześnie ma taki brudny, klimatyczny sznyt. Bardzo fajnie są tu też połączone właśnie czyste i brudne wokale, coś się rzadko buduje, ale tutaj to połączenie takich klinów z właśnie takimi brudnawymi wokalami sprawia, że całość jest naprawdę trzymająca. Zresztą wszystko się spina. Całość w ogóle jest tutaj bardzo dobrze zrobiona. W ogóle wszystko to opowiada jedną wielką historię i w ogóle czuć to lore Abowa Code Orange. I naprawdę bardzo serdecznie tą płytę polecam. No i ode mnie 9,5 na 10. Wiem, nie jest to takie arcydzieło jak Underneath, którego bardzo uwielbiam i wciąż uważam, że to jest moja ulubiona płyta Code Orange, ale to też trzyma zajebisty poziom. Jak na razie za tydzień nie będzie kompletnie nic, muszę coś wymyśleć, jednakże ja jadę do Warszawy na koncert Lorna Shore, więc no jak na razie to możecie sobie jednak poczekać na coś innego, a jak coś wymyślę, no to po prostu to zrobię, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia i oczywiście zostawcie suba, byś być na bieżąco, tym bardziej, że zmienia się polityka co do streamów takich luźnych, bo z Kika postanowiłam wykopać się, bo w sumie nie warto, to powiem szczerze, tym bardziej, że nie za bardzo, mało kto wybiera Kika, poza tym no tam chwilowe były wzrosty, nie, no po prostu mam wrażenie, że Kik to jest jedno i to samo co Twitch, więc zostanę sobie tu na Twitchu, a poza tym i tak nie miałam wcześniejszych problemów na Twitchu, więc po jaką cholerę ja zmieniałam platformę, skoro wcześniej nie dostałam nawet złamanego baniszcza. No chyba, że to się zmieni. Jednakże postanowiłam, że będzie połączony Twitch z YouTube'em, bo to chyba będzie bardziej opłacalne, a po drugie, no na YouTubie jednak będą te live'y niepublicznie, bo nie ma już tych czasów, że o Jezus Maria, ja trzeba chować live'y na niepublicznym. Teraz jest po prostu zakładka z live'ami i można sobie je poszukać. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Zostawcie suba, możecie wpaść na Twitcha i tam można właśnie pokorzystać wreszcie z awatarów, które są na Twitchu. Oraz wpadnijcie na Instagrama, bo będzie zdjęcie z tego koncertu, bo to nie jest tak, że ja bez foty nie wybiorę się, choć pewnie nie tylko bez foty i filmików, ale również pewnie bez koszulki i jakiejś płytki, więc do zobaczenia.